powiedzmy, że masz już kłana, stoi na tarasie lub w ogrodzie i powiedzmy, że masz trochę pieczywa z wczoraj. Oczywiście mógłbyś oddać je dla konia, ale gdzie będziesz z rana biegał za koniem? Proponuję Ci absolutnie prosty przepis na niespodziankę dla Twoich domowników, czyli świetne śniadanie z kłana. Pomysłów są setki i pewnie w przyszłości podsunę Ci jeszcze nie jeden, a na dziś zapiekanka mojego pomysłu z łososiem i camembertem. Dzień dobry i zabieramy się do pracy. Wędzonego łososia pokrój w kostkę, następnie suszone pomidory, posiekaj w paski, boczek wędzony także. Dodaj świeży tymianek, który podczas grillowania i zapiekania uwolni genialny aromat. Bułkę przekrój i odrobinkę wydłub środek. Oczywiście nic nie zmarnujemy, bułka i tak wyląduje w farszu z łososiem. Teraz camembert, przekrój krążek na dwie części i osadź go w bułce, nieco dociskając. Teraz farsz. Wyłóż go na grzankę, ale nie za wysoko, żeby ładnie nam to wszystko się zapiekło. No i wszystko ląduje na kłanie. Najpierw ułóż Twoje zapiekanki w strefie temperatury wysokiej, a później przesuń je w strefę temperatury pośredniej. No one muszą dosyć długi czas spokojnie się grillować. Jajka wysać do ringów. Jeśli takowych nie posiadasz, no to nic się nie stanie, jeśli po prostu wysadzisz je bezpośrednio na natłuszczoną płytę kłana. Uważaj na temperatury, lepiej robić to na granicy stref temperatury pośredniej i niskiej. No oczywiście dlatego, żeby jajka się nie przypaliły. Jak wspomniałem, nasze bułki muszą bardzo powoli się dogrzewać, tak aby camembert w ich środku powoli się ogrzewał i roztapiał, zmieniał swoją konsystencję. Możesz również przykryć te grzanki odpowiednio wysoką patelnią, wtedy efekt będzie szybszy. Twoja zapiekanka jest gotowa. W końcu ostateczny szlif, bazylia, pomidorki sherry i na koniec odrobina luksusu, czyli kawior. Zaręczam Ci, że po takim śniadaniu żona i inni domownicy będą Cię nosić na rękach. Do następnego, pa, pa!